Polsat, podobnie jak TVP oraz TVN, organizował swoją imprezę sylwestrową. Niestety nie obeszło się bez widocznych wpadek, których widzowie nie zapomną przez długi czas. Polsat ostatniego Sylwestra organizował w Chorzowie. Na imprezie wystąpiło wiele znamienitych polskich gwiazd, które miały zapewnić widowni niezapomniane przeżycia w tę magiczną noc. Nie ulega wątpliwości, że organizacja tak gigantycznej imprezy jest gigantycznym wyczynem logistycznym, w którym bardzo łatwo o błąd. Co więcej, przy transmisji na żywo nie można się ich pozbyć, a takie rzeczy zawsze zostaną zauważone przez widzów. Tak samo było i w tym wypadku. Polsat zaliczył wpadkę podczas Sylwestra. Wszystkie trzy stacje przechwalają się, że to właśnie ich impreza sylwestrowa była najlepsza. Według przedstawionych danych, najwięcej osób postanowiło spędzić ostatnią noc roku wraz z TVP w Zakopanem. Nie oznacza to jednak, że widownia pod innymi scenami świeciła pustkami. Polsat bez dwóch zdań zadbał o odpowiednią liczbę gwiazd podczas sylwestrowej zabawy, jednak wiąże się to z możliwością wystąpienia licznych problemów. Podczas koncertu Eweliny Lisowskiej doszło do niecodziennej wpadki, która zszokowała wszystkich widzów. Zazwyczaj najgłośniejszymi wpadkami jest fakt, że artyści wykonują swoje przeboje z playbacku, zamiast na żywo, ale tym razem doszło do tego, że jedna z tancerek nieoczekiwanie upadła. Już sam upadek był niespodziewanym widokiem. Dodatkowo nikt do niej nawet nie podszedł, aby jej pomóc. Wielu widzów obawiało się, że kobieta zemdlała, ale Lisowska uspokaja, że była to zwyczajna pomyłka. Według piosenkarki tancerka miała upaść, ale w momencie, gdy ta do niej podejdzie. Najwidoczniej kobieta pomyliła się w choreografii i zrobiła to zbyt wcześnie. Miała upaść, gdy do niej podejdę, chyba zapomniała, wyjaśnia Lisowska. Zupełnie inną kwestią jest jej wykonanie piosenki Lady Gagi Bad Romance. Według wielu internautów Lisowska zniszczyła ten światowy przebój i w swoich komentarzach nie szczędzą jej kąśliwych uwag oraz wytykania poszczególnych błędów. Bez wątpienia jej fani oraz inni widzowie przez długi czas tego nie zapomną. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.